Chwała imperatorowi powróciłem. Witajcie, cześć, jestem Wojtek. I od ostatniego spotkania minął trochę tydzień, więc tam nie rozpaczajcie. Lecimy dalej z tematem siostry ciszy, część czwarta. Dzisiaj mm, trzeba się spieszyć, dlatego że od razu już mówię: zgłosił się ktoś, kto chce wszystko o orkach. Robił zrzutę? Znaczy zrobił zrzutę. A zapłacił część, drugą zapłacę ja. Dawid jest, w, e, że tak powiem, siedzi w tłumaczeniach. Część już mi dzisiaj wysłał, więc e, ogólnie o orkach i będzie o głównych hersztach, tych największych, najlepszych bosach. Tak więc wiecie, szykujcie się, a lecimy teraz z tematem sióstr. No wiem, pewnie niektórym od razu obrzydziłem, kurczę, Taki orki, taki wspaniały temat, to tu jeszcze o siostrach. Lecimy z tematem sióstr, nie ma co narzekać. Następne artykuły, jeśli skończę, siostrach, będzie o orkach. Eee, organizacja siostrzeństwa. Kontynuujemy temat. Ostatnio było, że wróg cofa się z każdą detonacją, a siostry nieubłaganie zbliżają się, by zadać mu ostateczny cios. To było o granatach psionicznych, zawierających resztki ciał. Eee, organizacja siostrzeństwa. Divizio Investigates jest organizacją, która w swojej strukturze Przypomina współpracę dwóch różnych agencji, z których pierwsza zajmuje się legalnym przymusem i utajoną częścią społeczeństwa, a druga pełni rolę sekularnego zakonu militarnego. Jej metody działania są niedostępne dla członków innych dywizji, nawet w wypadku współpracy dwóch lub więcej organizacji. Co za tym idzie, dokładne statystyki ukazujące liczebność członków milczącego siostrzeństwa są niedostępne lub po prostu nie istnieją. Istnieją natomiast poszlaki i logiczne uargumentowania. Otóż nominalne rozmiary Ligi Czarnych Okrętów, potrzebnych do sprawnego przeprowadzania kolejnych dziesięcin, szacują liczebność sióstr w zakonie na przynajmniej dziesiątki tysięcy aktywnych członkiń. Wysokie dowództwo zakonu składa się z trzech wysokich urzędów i indywidualistów, którzy byli znani hierarchom imperium w czasie wybuchu herezji Horusa, Choć niewątpliwie w szeregach sióstr były jeszcze przywódczynie nieznane nikomu spoza ich zakonu. Najbardziej osławioną rangą, możliwą do zdobycia w siostrzeństwie, jest tytuł rycerza dowódcy. Urząd ten piastuje najstarsza starzem oficer Polowa Milczącego Siostrzeństwa. Niegdyś tytuł ten piastowała jedna z najbardziej złowrogich wojowniczek w całym imperium, Jenetia Krole, z, e, w legendach opiewających jej chwalebne czyny znana była jako bezduszna królowa. Tytułem o równej dla egzekwowania wielkiej czystki wartości jest Mistrzyni Czarnych Okrętów, która jednocześnie pełni rolę wielkiego admirała floty Divizio Investigates. Ten tytuł należał w przeszłości do Waroniki Sulat. Ostatnim najważniejszym z najważniejszych tytułów jest Nemesis Praxia, a najbardziej znana z sióstr o tym tytule znana była jako Ebon Naroda. Była ona strażnikiem wiedzy i dzierżawionych przez Divizio Investigates terytoriów. Była także odpowiedzialna za trening akolitek. Inne rangi w organizacji dotyczyły akolitek pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, które potocznie nazywane były również siostrami oczekującymi, które formalnie nie stanowiły jeszcze części zakonu. Nazwy innych rang siostrzeństwa wybrzmiewały melodramatyzmem, jak na przykład nullowe damy, dla których nazwa została zaczerpnięta najprawdopodobniej od jednego z upamiętniaczy z czasów Wielkiej Krucjaty. Poszukiwaczka, oskarżycielka, czuwająca. Ułożone w tej kolejności tytuły te prezentują kolejno rangi od najważniejszej do mniej istotnych. Inne specjalistyczne oddziały i ich obowiązki to łowcze, cybernetyka, aquila i astra, pilotaż okrętów i pełnienie funkcji załogi, i questora, siostry śledcze. Siostry ciszy były także zorganizowane w wojownicze kadry, które były jasno identyfikowane przez ich specjalny, korespondencyjny zwierzęcy totem. Mógł to być oszroniony ryś. Ryś. Lodowy leopard, żelazny ryś, drapieżny ptak, biały Sokół i tym podobne. Istniały również oddziały, które odróżniały się poprzez różną ikonografię i ubarwienie szatora z pancerza. Poniżej tego poziomu hierarchia zakonu rozwidla się na dwie różne grupy komnatę zapomnienia i komnatę wyroków. Pierwsza z nich to elitarna podfrakcja milicji, na którą składały się najpotężniejsze psioniczne nulle i najbardziej uzdolnione wojowniczki z zastępów czuwających. To właśnie z komnaty Zapomnienia rekrutowani są rycerze Zapomnienia i rycerze centura, polowe dowódczynie siostrzeństwa. Druga komnata budzi strach nawet w samych siostrach, służą w niej otoczone złą sławą milczący sędziowie z Excrutiatius, których zadaniem jest ważenie działań ludzi zarówno winnych, jak i pozbawionych winy, kiedy dochodzi do ukrywania psioników w domostwach zwykłych ludzi w czasie zbierania dziesięciny. Dodatkowo w momentach, w których nie do końca wiadomo, czy dar danego psionika może posłużyć imperium, czy może jest on zbyt wielkim zagrożeniem dla ludzkości i należy dokonać egzekucji, decyduje sąd. Struktura górnych szczebli hierarchii. Rycerz-dowódca to najstarsza oficer polowa w zakonie i pełni służbę jako dowódczyni całego siostrzeństwa, mistrzyni czarnych okrętów. Tytuł otrzymywany przez seniorkę, która odpowiedzialna jest za ogólne egzekwowanie Wielkiej Dziesięciny. Mistrzyni pełni rolę Wielkiej Admirał Floty dywizjo Investigates i Ligi Czarnych Okrętów. Nemesis Praxia. Tytuł otrzymywany przez seniorkę. Nemesis Praxia pełni rolę strażnika wiedzy i dzierżawionych przez dywizję Investigates terytoriów, a jej najbardziej podstawowym zadaniem jest szkolenie akolitek milczącego siostrzeństwa. Komnata Wyroków. Komnata ta budzi o wiele większy strach niż komnata zapomnienia w dużej mierze dlatego, że jej członki nie są odpowiedzialne za sądzenie złapanych w dziesięcinie psioników. Decydują one, którzy ludzcy psionicy zostaną zabrani, by lepiej przysłużyć się imperium, a którzy skazani na śmierć, zastanowienie zagrożenia dla rasy ludzkiej. Ekskrutiatus. Kadry ekskrutiatus składają się zbudzących strach milczących sędziów Excrutiatus, których zadaniem jest określenie winy lub niewinności psjoników zebranych w czasie dziesięciny. Siostry z kadry Excrutiatus nosiły grube, zapinane na klamrę płaszcze z czerwonej skóry, nosiły grube soczewki z rubinowymi implantami w miejscach ich naturalnych oczu. Mówi się, by dostąpić zaszczytu wejścia w szeregi Excrutiatus, należy osobiście zabić sto wiedźm. Goniec Łowców Wiedźm to seniorka zakonu w hierarchii znajdująca się ponad Rycerzami Zapomnienia i Rycerzami Centurii. Na Komnatę Zapomnienia składa się większość seniorek Milczącego Siostrzeństwa walczących na polach bitew. W skład komnaty wchodzą Rycerz Centura, to seniorka z zastępów Rycerzy Zapomnienia, która pełni rolę oficera polowego zakonu i Rycerzy Zapomnienia. Rycerz Zapomnienia. Złożone z seniorek, które mają obowiązek prowadzić siostry różnej rangi w różnych misjach ku chwale imperatora i siostrzeństwa, rycerze zapomnienia e, zazwyczaj wychodzą na pole bitwy w wielkich liczbach, jako że najczęściej zmagają się z zagrożeniem ze strony psioników poziomu alfa, walcząc z powstaniami, które podtrzymuje moc zbuntowanych psioników oraz w czystkach populacji. Ich zadania połączone ze złowieszczą aurą wokół pariasów sprawiają, że są one obiektem strachu wśród mas populacji Imperium. Rycerze Zapomnienia mogą operować jako pełne kadry, wtedy przewodzą im mistrzynie lub indywidualnie jako dowódcy mniej znaczących oddziałów. Elitarna kadra Rycerzy Zapomnienia znana jako Sokola Gwardia była bardzo znana w całym Imperium jako doskonała gwardia honorowa rycerza dowódcy Jenetti Krole w czasach herezji Horusa. Rangi e, pośrednie. Śledcza, ranga pełniąca nieokreślone obowiązki w siostrzeństwie. Questora, siostry noszące ten tytuł, pełnią rolę załogi okrętów. Aquila i Astra, siostry o tej randze są pilotkami różnych pojazdów latających i okrętów kosmicznych w siostrzeństwie. Łowcze, kadry łowczych były łowcami milczącego siostrzeństwa i zajmowały się cybernetyką. Wzywano je, by wyśledzić uciekający cel i je albo. Wywabić go z kryjówki. Celem schwytania go lub celem zniszczenia swojego wroga, nierzadko publicznie. Jako jedne z najbardziej zwinnych i szybkich sióstr, łowcze były zwykle rozmieszczane z dala od większości oddziałów, które zajmowały ulice, bloki mieszkalne i zaułki danego miasta w celu monitorowania sytuacji pod kątem potencjalnych zasadzek, prób ucieczki od dziesięciny lub innych niebezpieczeństw, które mogłyby zagrozić działaniem oddziału. Nullowa dama. Pełnoprawna członkini zakonu, która przyjęła śluby milczenia, nulowe damy były podzielone zgodnie z ich funkcją taktyczną, które obejmowały. Czuwające, najstarsze seniorki pośród nullowych dam, siostry te były członkingami ostrza egzekucyjnego i wyposażano je do walki w zwarciu, a pełniły rolę wojskowej elity milczącego siostrzeństwa, to ich zdaniem było błyskawiczne zmuszenie przeciwnika do rozpoczęcia walki w zwarciu i pozbycie się zagrożenia z ich strony Najczęściej przy pomocy uderzenia mieczem mocy, zazwyczaj jednym potężnym uderzeniem. Nulowe damy nie polegały jednak wyłącznie na swojej tajemniczej wrodzonej mocy, ale także na umiejętnościach walki i szybkości, a także na zaawansowanym technologicznie pancerzu. Mimo to służba w charakterze czuwających zawsze wiązała się z niebezpieczeństwem i ryzykiem śmierci, a jednak wstąpienie w szeregi czuwających stanowiło jeden z największych zaszczytów możliwych do osiągnięcia w siostrzeństwie. Oskarżycielki. Ranga pośrednia w szeregach nulowych dam. Kadry oskarżycielek były widywane przez ogół populacji imperium, formując podstawową siłę i paramilitarną Straż Czarnych Okrętów i jako piechota uderzeniowa. Jej szeregi przywykły do walki w polu poza cichymi korytarzami swoich twierdz. W operacjach polowych oskarżycielki specjalizowały się w walce z wieloma celami, jednocześnie najczęściej walcząc przy pomocy zmodyfikowanej wersji Boltera, znanego jako terrański który jednak częściej spotykany był w Legionach Astartes ze względu na jego elastyczność, siłę i wysoką szybkostrzelność. Poszukiwaczka, najbardziej z juniorskich, e, naj, najbardziej z juniorskich rang wśród nullowych dam. Poszukiwaczki bardzo często używane były do przeprowadzania czystki i dobijania umierających, wrogich sił, skazanych kryminalistów, przeklętych nieludzi i innych zagrożeń związanych z genetyką, jak również pacyfikowaniem agresywnych rebelianckich i opierających się tłumów i przechodniów. Najczęściej używały one miotaczy płomieni i rzadziej pełniły rolę szturmowców. Ich drugorzędną funkcją taktyczną było zapobieganie ucieczkom przestępców, odcinając ciasne strategiczne alejki miast i zapobieganie sytuacji otoczenia głównych sił sióstr przez zazwyczaj przewyżające je liczebnie tłumy. Do ich zadań należało także nadzorowanie bezpieczeństwa. Podczas zbierania dziesięciny. Niższe rangi. Nowicjuszka, aspirantka zakonu, która nie przyjęła jeszcze ślubów milczenia, ale uważano ją za posiadającą większe umiejętności i wiedzę na temat zakonu niż siostra oczekująca. Nowicjuszka nie była zobowiązana do wykonywania tych samych obowiązków co siostra oczekująca, ponieważ od dnia uzyskania przez nią rangi nowicjuszki zlecano jej o wiele ważniejsze zadania, jak choćby nauka o czarnoksięstwie. Czy pierwsze treningi walki? Akolitka, pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, bardziej nieformalnie określane jako oczekujące, to siostry ciszy, które nie zostały jeszcze wtajemniczone w ważne dla zakonu sprawy. Akolitki są odpowiedzialne za wykonywanie wszystkich zadań pomocniczych w zakonie, każda z nich podlega ocenie siostry, pełniącej wyższą rolę, ponieważ oczekujące jeszcze nie złożyły ślubów milczenia, często pełniły one rolę tłumacza dla starszych sióstr, gdy te musiały komunikować się z obcymi. Słynne siostry bitwy w epoce herezji. Rycerz dowódca, Jenetia Krole, znana także jako bezduszna królowa, była mistrzynią z Sokolej Gwardii i jedną z osobistych powierniczek bitewnych imperatora, także pełniącą najwyższą rangę siostrą w swoim zakonie w pierwszych dniach powstania herezji Horusa. Jenetia, jedna z najbardziej niesławnych wojowniczek imperium, była jednym z najbardziej tajemniczych i budzących lęk osobistości w imperium. Jako najważniejsza przywódczyni wojenna siostrzeństwa, trzymała w cieniu Wielkiej Krucjaty, na rozkaz, e, trzymała się w cieniu e, Wielkiej Krucjaty na rozkaz samego imperatora. Dowodziła całymi armiami, które szukały i zabijały psjoników, samozwańczych bożków, pozbawiały życia tych, którzy chcieli przerwać proces zbierania Wielkiej Dziesięciny i nanosiły krwawe e, trybuty na rodzinę i bliskich tych, którzy podnieśli rękę na siostrzeństwo w czasie wypełniania ich obowiązków. Mistrzyni Czarnych Okrętów Waronika Sulath była odpowiedzialna za egzekwowanie wielkiej dziesięciny psjoników. Podczas wojny w imperialnym pajęczym trakcie Sulath nadzorowała przestrzeganie dekretu znanego jako niewypowiedziana sankcja z rozkazu samego imperatora. Dekret ten obejmował przyspieszone gromadzenie psjoników w całym imperium, którzy następnie mieli poświęcić całą swoją psjoniczną energię do zasilenia Złotego Tronu. Dzięki ich poświęceniu imperator mógł, imperator mógł opuścić tron na wystarczająco długo, by powstrzymać siły chaosu szturmujące bramę pajęczego traktu. Nemezis Praxia Ebon Naroda pełnił, pełniła rolę strażnika wiedzy i dzierżawionych przez dywizję inwestygaty z terytoriów, a jej najbardziej podstawowym zadaniem było szkolenie akolitek milczącego siostrzeństwa. Starsza siostra Celia Haroda. Była łowczyni Czarownic, bohaterka sióstr w bitwie o terrę, zapamiętana przez jego bohaterskość w trakcie szturmu demonicznych sił na podziemną część imperialnego pałacu. W pewnym momencie ataku ogromny krwiopijca, największy z demonów Korna, przedzierał się przez imperialnych obrońców, torując sobie drogę do bramy pajęczego traktu. I tylko ostatnia interwencja siostry Celi była w stanie powstrzymać bestię w jej śmiercionośnym marszu. Siostra Celia stanęła twarzą w twarz. Z ogromnym demonem, a jej obecność schłodziła powietrze wokół niego i stłumiła jego nieziemską moc. W milczeniu wygnała potwora z powrotem do królestwa jego pana. Podjęty wysiłek wyczerpał ją do tego stopnia, że wraz z ostatnim uderzeniem miecza, który wygnał demona, znalazła się ona na cienkiej granicy między osnową i rzeczywistością i uderzyła o posadzkę wielkiej sali, sali w której odgrywała się walka i już nigdy więcej nie wzięła kolejnego wdechu. Znaczy się umarła. No, na to wygląda. E, seniorka Greselda Wim, łowczyni czarownic w czasach herezji. Dowodziła czarnymi okrętami, somnus i kadrą bezczelnej szabli w czasie misji na świecie Drusilli, gdzie miały pojmać renegackiego psionika Ksalmaguniego. Podczas pełnienia swoich obowiązków została zastrzelona przez Legion Alfa. Miejsce jej pochówku pozostaje nieznane. Siostra Emilia Herkaze, rycerz zapomnienia sióstr ciszy. Wraz z Amenderą Kendall, siostra Herkaze, dołączyła do sióstr ciszy jako dziecko, obie pochodziły ze świata Belladon Rich, ich relacje można było określić jako przyjacielską w czasach pełnienia przez nie służby jako aspirantki, lecz w miarę kolejnych awansów i upływających lat, ich przyjaźń wydawała się zanikać. Lata później stały się one zawziętymi rywalkami, żywiącymi do siebie szczerą antypatię. Jaki był początek ich gorzkiej wrogości, nie wie nikt, lecz powstała na ten temat opowieść przekazywana z jednej nowicjuszki do drugiej, a pierwotnie opowiedziane przez kobietę, która niegdyś walczyła z Wiedźmą ognia na świecie Sheol Trinus. Herkaze, nie chcąc wycofać się przed zbyt potężnym przeciwnikiem w celu przegrupowania się, została uderzona burzą ognia. Później obwiniła ona Kendel za niewsparcie jej tak trudnej jej w tak trudnej chwili. Rozległe stare, stare poparzenia siostry Emrilli mogły świadczyć o tym, że w opowieści jest ziarnko prawdy. W następnych latach swojej służby Emrilla złamała swoje śluby milczenia przez przed Amenderą Kendall, mówiąc jej, że herezja Horusa miała miejsce tylko dlatego, że Bóg Imperator tego chciał. No to herezja, nie? Siostra Keria Catherine. Była rycerzem zapomnienia kadry stalowego lisa w czasie herezji Horusa. W wojnie o pajęczy trakt, siostra Keria została sparowana z kustodyjczykiem Diokletianem Korozem. W czasie trwania konfliktu tych dwoje wytworzyło między sobą silną więź i stali się bliskimi kamratami. Koroz walczył u boku sióstr ciszy przez kilka następnych dekad słonecznych i był w stanie zrozumieć to, co starała mu się przekazać Keria. Zwyczajnie odczytując emocje z jej twarzy, bez potrzeby uczenia go znaku myśli, w wyniku ich zażyłej relacji siostra Catherine ostatecznie dołączyła do oddziału kustodian strzegących imperialną bramę pajęczego traktu w chwili, gdy zamierzali oni rozpocząć rekrutację posiłków, które miały wspomóc ich w ich tajnej wojnie. A już myślałem, że zaszła w ciąże czy coś takiego. Siostra Kesrin pomogła też wprowadzić w życie niewypowiedzianą sankcję, przy której osobiście nadzorowała poświęcenie tysiąca zniewolonych psioników. Siostra Emendera Kendel, w dniu wybuchu herezji Horusa, Emendela Kender, miała jedynie 30 standardowych lat, i tak jak jej siostry, przedstawiała sobą postać wybitną, była zręczną i zawsze Czujną, odziana, w lśniącą skórę węża, zbroje z wytrzymałej kolczugi i złotych płyt. Jej włosy były fioletowo-czarne i ustawione w kok na środku wygolonej głowy, na której znajdował się czerwono-krwisty tatuaż z imperialną akwilą. Siostra Kendel była rycerzem zapomnienia i dowodziła czarnym okrętem Aeria Gloris. W czasie Wielkiej Krucjaty siostra Kendall była częścią kadry sióstr wysłanych z rozkazu Malkadora Sigiliti do walki u boku Gwardii Śmierci z Jorgalami. Siostry okazały się kluczową siłą w walce z potężnym jorgalskim mutantem Psionikiem. Po wydarzeniach na Istwanie III, to właśnie siostra Kendall zgłosiła się na ochotnika do obrony kapitana gwardii śmierci Nataniela Garro i innych członków załogi Eisensteina w Cytadeli Somnus na Lunie. Następnie przewodziła ona swoim siostrom w walce z zepsutym przez nurgla starte z gwardii śmierci Solunem Desiusem. Jego zmutowane ciało przybrało formę demonicznej istoty znanej jako władca much. Po jego pokonaniu siostra Kendall, e, kapitan Garro i kapitan Acton Cruze z Wilków Luny zostali wezwani na audiencję u Malkadora Sigility. Pamiętacie Actona Cruze? To był taki bardzo chyba stary, jeden chyba z najstarszych, albo najstarszy właśnie Sastartes w tamtym jakoś tak, gdzieś tam w tych pierwszych książkach Horusa był opisany. Regent Terry poinformował ich o swoich intencjach stworzenia nowej organizacji, w której skład mieli wchodzić Ludzie o wścibskiej i ciekawskiej naturze, po czym zaoferował im miejsce w tej nowej wspólnocie lojalistów, wpierw wypromowawszy ją do rangi organizacji Agentia Tertius. Dalsze losy Amendery pozostają nieznane. Wiadomo jednak, że zapisała się ona w imperialnej historii jako pierwszy człowiek, który kiedykolwiek użył metody exterminatus do spacyfikowania zdradzieckiej populacji świata proxima Majoris. Siostra Thessalii Nortor. Rycerz Zapomnienia. Siostra Nortor posiadała napiętą, pokrytą bliznami twarz, która z reguły przybierała ostre, groźne spojrzenie. Była drugą, najważniejszą osobą w dowództwie kadry sztyletu Burzy. Nie kryła ona swojej nieprzychylnej Horusowi opinii. W momencie jego buntu przeciwko imperatorowi, siostra oddychała tylko dzięki mechanicznemu aparatowi zamontowanemu na jej gardle. Niemal trzy czwarte gardła Nortor zostało zastąpione mechanicznym wszczepem. Jej cybernetyczne implanty z polerowanej stali z elementami srebra odegrały ważną rolę w czasie walki z jorgalami, wewnątrz walki na jednym z ich światów. Oprócz mechanicznego gardła, spora część płuc tej nullowej damy, to również syntetyczne odpowiedniki, stworzone specjalnie dla siostry przez biologów i siostrzeństwa. Wiele z sióstr zazdrościło zimnej jak lód siostrze Tesali, krtań Norton została bezpowrotnie zniszczona w zabójczo-kwaśnej atmosferze świata Xinos. I nie pozwoliła ona biologom na stworzenie dla niej sztucznego odpowiednika jej utraconych strun głosowych. Kobieta ta była tak cicha, jak tylko było to możliwe u człowieka, i stanowiła mm, przez to idealny obiekt do rywalizacji z własnymi siostrami. Malena Verda, milczący sędzia, służący jako część ekskrutiatis w charakterze de facto tajnej policji, której zadaniem było przeprowadzanie śledztw i polowań, celem których padali zarówno ukryci psionicy jak i ci, którzy ich wspierali. Jej rozprawa naukowa Głosy wyroków w przyszłości stały się jedną z najważniejszych lektur akolitek siostrzeństwa. Leilani Molitas, Nowicjuszka, która służyła w charakterze oczekującej Amendery Kel w czasach herezji Horusa. A po herezji a bohaterkami są siostra dowódca Afon, służyła u boku drugiego dowódcy siostry Belias jako seniorka dowódczyni milczącego siostrzeństwa w czasie krucjaty Indomitus. Po zakończeniu krucjaty przez lorda komandora, robuta Guillimana, Afon dołączyła do imperialnych sił, które udały się do ultramaru w czasie wojen Plag. Siostra dowódca Belias walczyła przeciwko ogromnej pladze hordy Nurgla i pomogła wyrwać świat Espandor z rąk władcy Plag. Rycerz Głębin kawalanera Brassanas, jedna z ostatnich pięćdziesięciu sióstr ciszy, żyjąca w połowie trzydziestego drugiego milenium, która przetrwała na wygnaniu na świecie Nadiries, przewodząc oddziałowi czystki Brassanas, który podobnie jak cały jej zakon, utrzymywał całkowitą pogardę względem imperium. Mimo to jej oddział dał się przekonać ostatniemu synowi Korna, e, Dorna, przepraszam, nie Korna, synowi Dorna, Korlandowi, e, ostatniemu członkowi załogu, za zakonu imperialnych pięści do pomocy imperium w wojnie przeciwko orkowemu Łach wodza bestii. Atarain Hestia była jedną z anatema psaikana, które w starożytności nazywane były nullowymi damami, a które pełniły służbę w wielu odizolowanych enklawach milczącego siostrzeństwa rozsianych na świecie. Araisa w końcówce 41. milenium. Enklawa Hestii była jednym z tych odizolowanych siostrzeństw, które służyły imperatorowi, pomimo faktu, że sam zakon całkowicie stracił na znaczeniu jako paramilitarna siła milicyjna imperium, będąc ignorowanym i pomijanym na każdym kroku. Pomimo izolacji swojej placówki, Hestia odgrywała kluczową rolę w zapewnieniu swojej enklawie ekwipunku i nowych akolitek, co znacznie wspierało siostry w pełnieniu ich świętych obowiązków i przeprowadzaniu dziesięciny oraz skutecznych kolejnych przekupstwach, dzięki którym dowództwo Araisy trzymało się z daleka od Enklawy. Pomimo ich podstawowych obowiązków, do których należało trenowanie nowych generacji na temat Psajkana, Hestia zdołała utrzymać własne umiejętności bitewne w dobrym stanie dzięki niekończącym się polowaniom na przedstawicieli sił chaosu. W czasie jednej z takich misji, do której doszło we wczesnych latach trwania 13 Czarnej Krucjaty, Hestia w pojedynkę zniszczyła kult okręg okręgu a w kosmicznych dokach świata Eirajan V. Następnie w zgliszczach siedziby kultu odkryła kluczową informację, która doprowadziła ją do innego kultu chaosu. W piątym roku trwania czarnej krucjaty Raisa została zaatakowana przez ogromne siły Zjednoczonego Czarnego Legionu, który miał zamiar eradykować zagrożenie, którym było dla nich siostrzeństwo. Po, znisz po zniszczeniu enklawy Hestii Jedna z jej uczennic, łowczyni czarownic, Tana Aleja, która w czasie inwazji przebywała poza światem, odwiedziła ruiny ich klasztorów w nadziei na odnalezienie choć jednej, cudem ocalałej siostry. Choć się to jej nie udało, nie potrafiła przyznać przed samą sobą, że jej mentorka zginęła. Ośmielona swoją wiarą w umiejętności i mistrzyni opuściła swój były dom. W przyszłości Hestia okazała się kluczowa w ponownym zjednoczeniu wielu rozsianych po galaktyce enklaw Milczącego Siostrzeństwa. I przyprowadzaniu ich na terrę. Dzięki temu siostry mogły uczestniczyć w bitwie o lwie wrota przeciwko ogromnym siłom demonów Korna. Łowczyni Wiedźm, Tanaualeja, jedna z anatema psajkana, która służyła w enklawie Hesti w ostatnich latach 41 milenium, w piątym roku trwania Trzynastej Czarnej Krucjaty, siostra Aleja została wysłana na misję do opustoszałej stacji kosmicznej. Helion Quintus, gdzie miała zapolować na kultystę chaosu powiązanego z kultem okręgu. Po zabiciu kultysty, wyrwała urządzenie komunikujące z ręki martwego człowieka i prawie natychmiast przeszła ją groza. Komunikator wyświetlał heretyckiego Astartes, z osławionego czarnego legionu, który najwyraźniej komunikował się z kultystą. Urządzenie zapętlało kilka ostatnich sekund ich ostatniej rozmowy. Choć nie pojmowała ona większości z mrocznej mowy, którą posługiwał się heretyk. Wychwyciła ona jedno słowo, Araisa. Z obawy o swojej siostry, ale ja natychmiast udała się w drogę powrotną na swój świat. Przed opuszczeniem stacji w kryjówce kultysty udało się jej odnaleźć mapę osnowy. Dotarwszy na orbitę planety, zdała sobie sprawę, że jest już za późno, jako że inwazja Czarnego Legionu już dawno opuściła spaloną planetę. W ruinach swojej Enklawy nie odnalazła ani jednej żywej siostry, odnalazła natomiast pokój zakonnego astropaty Lokka który swoją ostatnią wiadomość namalował własną krwią na jednej ze ścian kryjówki. On wzywa swoje córki do domu. Opuszczając swój były dom, ale ja rozmyślała nad znaczeniem wiadomości i zdała sobie sprawę, że imperator ich potrzebuje. Udała się zatem na terre, w trakcie swojej podróży przez burzliwe prądy immaterium, ale ja została zmuszona do opuszczenia osnowy przez obrażenia, jakie otrzymał jej okręt i przez przyćmienia światła astronomikanu, co nastąpiło po powstaniu wielkiego ryftu. Rozbita i samotna znalazła się w kosmicznej pustce, bez szans na kontynuowanie podróży. Tylko przypadek sprawił, że trafił na nią jeden z czarnych okrętów, na którym dowodził członek Castodes, którego, któremu zlecono zadanie zebrania rozrzuconych po wielu enklawach sióstr i przetransportowania ich na Terre. Udało się jej nawet spotkać z jej mentorką, Atarijną Hestią, u boku której stoczyła walkę w bitwie o Liewrota, w czasie trwania tego konfliktu napotkała ona Valeriana, członka Cestoudes, z którym wspólnie walczyła przeciwko krwiopicy Khorna, i który ostatecznie poległ. Po zakończeniu bitwy aleja wciąż żywiła nienawiść do czarnego legionu, za zniszczenie jej domu i pragnęła dokonać zemsty. Robiąc użytek z posiadanej mapy osnowy, ona i jej siostry wyznaczyły kurs, który miał je doprowadzić do sił heretyków, w obawie o swoją przyjaciółkę, Valerian zgodził się towarzyszyć jej i czterdziestu innym siostrom oraz kilkorgu członkom Castoldes na pokładzie Czarnego Okrętu. Dzięki mapie osnowy byli oni w stanie wyśledzić Czarny Legion do imperialnego świata Vorles, który w tamtym momencie Legion oblegał. Heretyccy Astarte spróbowali rzucić fragmentem kadiańskiego pylonu o powierzchnię planety, co miało uniemożliwić podróże przez osnowę w obrębie Terry i odizolować planetarną stolicę Imperium od reszty Galaktyki. Zarówno Aleja, jak i Valerian prowadzili abordaż na pokładzie wielkiego krążownika chaosu w samym centrum natarcia. Walcząc w ostatniej linii obrony przeciwko przewyższającym ich siłom heretyckich Astartes, zdołali oni powstrzymać zrzut fragmentu pylonu na planetę. Ceną za to zwycięstwo było życie większości walczących w tamtym konflikcie sług imperatora. Aleja, Valerian i jeszcze jeden kastodian przeżyli, choć byli ciężko ranni. Na szczęście flota Krucjaty Indomitus przybyła i pomogła im pokonać Czarny Legion. Robut Guilliman zdobył Wielki Krążownik i spotkał Aleję i jej kompanów, którzy do momentu przybycia Lorda Komandora byli już nieprzytomni. To teraz przejdźmy do ekwipunku Sióstr Ciszy. Dywizjo Investigates było szczególnie dobrze obsługiwane i prawdopodobnie było drugą organizacją zaraz po Legio Castodes pod względem doboru jego arsenału. Przez długi czas dywizja otrzymywała różnorodny wachlarz broni i systemów taktycznych, dopasowanych do swoich potrzeb. W zbrojowni organizacji można było znaleźć różne wzory tarańskiego boltera. Broni dobrze znanej Legionom Kosmicznych Marines, wytwarzanej do użytkowania przez zwykłych ludzi, jak i mistrzowsko zaprojektowane i niezwykle śmiercionośne ostrza egzekucyjne, wykorzystywane przez czuwające. Dywizja Investigates miała również dostęp do ogromnych magazynów zaawansowanej i wyspecjalizowanej broni, Takiej jak na przykład igły wiertnicze alchem, które były w stanie wprowadzić cel w swojego ataku w śpiączkę, celem pochwycenia go lub dokonania egzekucji. Alternatywą były zasobniki z trucizną, zebraną z najróżniejszych składników setek tysięcy światów imperium. Choć siostry ciszy miały dostęp do licznych technologii STC, na których często polegały w czasie pełnienia swoich obowiązków, to w czasie Wielkiej Krucjaty były one zastępowane prototypami repulsorów grawitacyjnych i wyrafinowanymi tajnymi systemami Stealth, lepiej dostosowanymi do złożonych potrzeb siostrzeństwa. Poza tym zakon miał dostęp do znacznie bardziej tajemniczych technologii, które nie miały nic wspólnego z dywizją Astra Telepatica. najprawdopodobniej były one stworzone przez imperatora na specjalne życzenie sióstr. Do najważniejszego, do najważniejszego ekwipunku sióstr ciszy należą. Pancerz Wretain. Kiedy siostra aspirantka składa najświętszą przysięgę siostrzeństwa i tym samym wypowiada ostatnie słowa w swoim życiu, otrzymuje ona swoją zbroję. Pancerz Wretain, e, co dosłownie oznacza pancerz przysięgi. Jest to specjalnie zmodyfikowany, zaawansowany technologicznie pancerz, który polega na elementach zarówno pancerza wspomaganego Astartes, Jaki oparty jest na siatce krzemianowej, pancerzu selentyńskim. Od obu tych pancerzy zbroje sióstr ciszy różni bardzo wiele: nie jest to ani zbroja całkowicie zamknięta, ani stworzona na potrzeby wyjątkowo długich operacji. Stanowi ona natomiast doskonałą ochronę przed uderzeniami z dystansu i bronią energetyczną: jest wykuwana na wymiar z uwzględnieniem nadania jej użytkowniczce maksymalnej swobody ruchów i wzmocnienia jej naturalnej szybkości. Pytanie się nasuwa: A co jak siostra przy przytyje? Rozwinięty płaszcz pustki, noszony przez rycerzy zapomnienia i stworzony z mikroskopijnej szklanej siatki. Materiał ten jest w stanie rozpraszać i wchłaniać energię osnowy. Wersja tych pancerzy, noszonych przez dowódczynię milczącego siostrzeństwa, jest wzmocniona generatorami refraktowymi i stanowi symbol ich rangi tytułu. Ornat widmo. Noszony przez siostry z kadry Excrutiatus, jego krwawo-czerwony materiał i spokojne srebrne szaty akolitek kryją wyrafinowaną technologię generatora specjalnego pola, które u nim umożliwia siostrze rozmycie się i zmianę kształtu w celu dostosowania się do otoczenia lub po prostu ukrywania ich przed wzrokiem obcych, jeśli zachodzi taka potrzeba i uczynienie ich istotami czuwającymi w mroku, praktycznie niewidzialnymi dla zwykłego oka ludzkiego. Miotacz ognia ze zbiornikami kompresyjnymi. Używany w kadrach Excrutiatus, ta śmiercionośna broń jest używana do zwalczania najbardziej niebezpiecznych istot, ocenionych na bycie niegodnymi posiadanie formy innej niż zwykłej kubki popiołu. Zbiorniki kompresyjne mogą czasowo wzmocnić moc konwencjonalnego miotacza ognia, sprawiając, że jest on w stanie pluć ogniem na o wiele większy dystans i z o wiele większą intensywnością, wyczerpując tym samym zapasy cennego paliwa. Instrumenty cierpienia Kadry Excrutiatus mm, mają na swoim wyposażeniu kolce o trujących i zabijających neurony ładunkach o wielkiej sile, które służą do unieszkodliwiania nawet najsilniejszych transludzkich kreatur. Antypsioniczne granaty i pociski, produkowane w tajnych warunkach w świątyniach Wielkiego Astronomikanu na Terze, z materiału, który przypomina popiół naładowany psionicznie. W momencie detonacji substancji refrakcyjna psioniczna energia zakłóca psioniczną moc i wyolbrzymia ją do niebezpiecznych dla życia psioników rozmiarów. Bicz neuroproteus, stylizowany na kształt cepa o wielu głowicach lub podobny do ornatu, zakończonego trzema długimi wstęgami, bicz neuroproteus stanowi relikt z czasów epoki walki i używany był przez większość z najbardziej utalentowanych wojowniczek z szeregów sióstr ciszy, Celem walki z bardzo licznymi wrogami, jednocześnie. Neurozęby, ozdabiające broń, generują fazowe pole energetyczne, które sprawia, że system nerwowy ofiary zostaje przeciążony i wprowadza ją w stan agonalny. Nawet najmniejsze muśnięcie biczem sprawia, że ofiara znajduje się w beznadziejnej sytuacji i nie jest nawet w stanie błagać o litość. Ostrze egzekucyjne. W dodatku do pełnienia swojej roli jako poszukiwaczki wiedźmi, i strażniczek dziesięciny z psjoników, siostry ciszy służą także jako bezlitosne egzekutorki, jeśli wymaga tego sytuacja. W wypełnianiu tego obowiązku służy im ostrze egzekucyjne, którym odcinają głowę osoby skazanej na śmierć. Broń ta jest mieczem mocy wykutym na podobieństwo starożytnych szabli, czarna bali, które zasłynęły wśród terrańskich dworzan. Krawędź ostrza jest pokryta diamentem i szkłem siatkowym. W całej galaktyce nie sposób znaleźć ostrzejszej broni. Czyste uderzenie jednej z tych broni potrafi rozpołowić najdoskonalszy pancerz, z tą samą łatwością, z jaką siostrze przychodzi ścięcie głowy osobie skazanej na śmierć. Bronie dystansowa sióstr ciszy. Jako milicyjne skrzydło jednej z najważniejszych instytucji Imperium, siostry posiadają dostęp do bogatych zasobów rzadkiej i częściowo zapomnianej broni. Z których spora część została zmodyfikowana tak, by dopasować ją do specyficznych potrzeb siostrzeństwa. Najczęściej stosowano broń z rodzaju kompaktowych boltów, która została stworzona do całkowicie bezpiecznego użytku przez zwykłych ludzi. Bardziej nietuzinkowa i ezoteryczna broń palna wykorzystywana przez milczące siostrzeństwo zawierała magnetycznie przyspieszone wyrzutnie kurz strzelających srebrnymi kołkami, osadzonymi w materiałach negujących psioniczną moc i pyrotoksycznych. Siostry używały też wysoko energetycznych igieł o wielce toksycznych ładunkach broni usidlającej, strzelającej specjalną siatką, zaciskającą się na uciekającym celu czy choćby rzadko spotykanych niszczycieli Adratic, mającej znaczenie w walce bezpośredniej broni energetycznej, używanej wyłącznie przeciwko najgroźniejszym z wrogów. Pojazdy sióstr ciszy Karon typu Akwizitor. Jeden z wielu unikatowych i wysoce wyrafinowanych pojazdów antygrawitacyjnych wykorzystywanych wyłącznie przez milczące siostrzeństwo. W rzeczywistości pojazd ten był projektem paramilitarnym, a nie bitewnym przeznaczonym do przeprowadzania egzekucji psioników w rozkwitającym imperium. Obdarzony systemami, które podążają za wieloma celami naraz w sposób cichy i z największą precyzją, ten antygrawitacyjny czołg został również stworzony, by przerażać i budzić popłoch wroga. Gdyż w siostrzeństwie strach stanowił siłę równie potężną, co siła militarna. Szpon, myśliwiec używany przez adeptus Castaldes i siostry ciszy, jego szwadrony odegrały kluczową rolę w czasie bitwy o Lwie Wrota. Czarne okręty. Liga Czarnych Okrętów nie może pozostać niezauważona przy próbie zarysowania potęgi milczącego siostrzeństwa. Jest to flota unikalnie zaprojektowanych okrętów o znacznych rozmiarach i mocy, z których większość, to zmodyfikowane warianty bardziej znanych modeli imperialnego krążownika i krążownika bitewnego o dalekim zasięgu. Są silnie uzbrojone, dobrze bronione i wyposażone do przeprowadzania długich operacji, a przede wszystkim posiadają one systemy, które pozwalają im pozostać niezauważonym przez sygnał Auspex. Co do ich liczby, nie wiadomo nic na pewno. Ich liczebność jest kwestią przypuszczeń, a te stwierdzają, że w czasach Wielkiej Krucjaty służbę pełniły setki, jeśli nie tysiące czarnych okrętów. Są one cieniem gwiazd Imperium, przybywają i odchodzą niezauważone. Nawet w obliczu herezji Liga pozostała niewzruszona i dalej pełniła powierzone jej obowiązki. Lokacja i rozmiary wielu z ich stoczni i portów i doków kosmicznych pozostaje tajemnicą. Czarne okręty są także wysoce zautomatyzowane, co znacznie redukuje potrzebę przebywania na nich ludzkiej załogi, dla której delikatny ładunek okrętu mógłby stanowić zagrożenie. Redukuje to również potrzebę zbyt częstego uzupełniania potrzebnych zapasów. Ze względu na samą swoją budowę, okręty stanowią piekło dla każdego psionika zabranego na pokład, jako że ich kadłub stworzony jest na podstawie systemów afonorii. W wielkich przestrzeniach wewnątrz okrętów używane są wygłuszające wszelkie dźwięki technologie, które zapewniają osadzonym niemal absolutną ciszę, co blokuje i powstrzymuje kontakt psionika z empireum. Znajdują się tam także specjalnie specjalne cele internowane, Komnaty przesłuchań, tortur oraz krypty stazy i kryogeniczne, w których przetrzymywani są najniebezpieczniejsi z osadzonych. Największy i najpotężniejszy czarny okręt wyposażony jest w niewielkie zapasy broni klasy Exterminatus głównie są to torpedy cyklonowe, zdolne zniszczyć płaszcz planety i rzadsze głowice Vortex. Niezwykle rzadko zdarza się, by czarne okręty miały na swoim wyposażeniu bioroń biologiczną. Kapitanom okrętów pozwala, się, pozwala to na wprowadzanie w życie Protokołów uśmiercających światy lub anihilujących jego pojedyncze regiony, jeśli kryzys związany z renegackimi psionikami zagraża powstaniu katastrofalnemu wyłomowi w Osnowie, choć dzięki Bogu, imperatorowi, do takich wypadków dochodzi niezwykle rzadko. Do najbardziej znanych czarnych okrętów Imperium należy Aeria Gloris, okręt flagowy sióstr Ciszy, pełniący służbę w czasie Wielkiej Krucjaty. Jego głównym zadaniem było transportowanie sióstr ciszy przez całą galaktykę na kolejne poszukiwania wiedźma. I tym sposobem dotarliśmy do końca artykułu o siostrach ciszy. A, dziękuję bardzo Wam za słuchanie. Dziękuję Piotrowi, który postanowił zasponsorować ten artykuł. Dzięki niemu mogliście posłuchać. Kto chce, może mnie wesprzeć na Patronajcie. Na PayPalu linki są poniżej. Recenzujecie, opisujecie, tam komentujecie, podajecie dalej, łapki w górę, łapki w dół. Dlaczego łapki w dół? Przyznajcie się, cieniasy. Przyznajcie się, cieniasy. Kto to daje te łapki w dół? Do następnego razu, trzymajcie się, cześć i już milczę jak te wszystkie siostry ciszy. I oby niektóre z naszych kobiet. Cześć.